Witam, witam wszystkich ponownie. Z tej strony znowu Orention. Wybaczcie za mój zajechany głos, ale coś mi się stało z gardłem. Gramy dalej w Fallout 4 oczywiście. Dobra, jeden dostał. A gdzie reszta? O, tam jeszcze jeden. Ja przełączam na trzecią osobę, bo przynajmniej mam kropkę jako celownik. Jak spróbuję przymierzyć, ale widzę, że niewiele to daje. Oni są albo z metalu, albo jest taki duży rozrzut tego minigana. Dobra, poradziliśmy sobie. Może przeładujmy to coś. Jeszcze ktoś tu jest. To mamuśka Murphy mówiła o czymś złym. Nadchodzi. Już zobaczycie. Wow. O, eksplozja. Już zobaczycie, co to będzie. A ty co ty? No, spróbuję się wycofywać. I do niego naparzać, ale nie... złapie nas chyba. Uciekaj. Uciekamy. Może tu się schowamy. Ja pierdziu. Idź stąd. No, nie mam mamo. Nie, jeszcze mam. Nie wchodź tu. Nie mam granatów. A jakieś koktajle czy coś. Dobra, dostał czy nie? Dostał. Patrzcie, jak mało życia mi zostało. Spalił się. Ja pierdziele. Nie wiem, jakim sposobem to zrobiłem. W ogóle na totalnym farcie. Nie wiedziałem, co robię. Ej, chodź tu. Dobra, dostał. Spanikowałem ciężko. Nie wiem, na jakimś farcie pokonałem tego szpona. Co, wszystkich już pokonałem tych całych bandytów, czy jeszcze nie? Co on tu ma? Mięso, łapa, popękana szklana miska. Zjadł miskę? O, wygląda imponująco. No i co? Koniec zadania? Co on teraz robić? Ale mnie boli gardło, moi drodzy. Nie wiem, jak to będzie to nagrywanie szło. Nie. No dobrze. Warsztaty, nie zadania. Oczyść Concord z wrogów, czyli jeszcze nie oczyściłem. Rozumiem. Tu gdzie jest reszta wrogów? A tam ktoś jeszcze lata. O, już dostał. Zgłoś się do Prestona. No dobra. To ja zostawię na razie tych typków tutaj. Nie będę ich teraz przeszukiwał. Porozmawiam z Prestonem w takim razie. Schowam sobie minigana. Ale normalnie nie wiem, jak ja pokonałem tego szpona. Jakoś to wszystko tak poszło dziwnie. Nawet mnie nie złapał. Przepraszam, jeszcze raz pociągam nosem. Dobra, walimy do Prestona. A tu jeszcze mam te jakieś. Ogniwa fuzyjne, chyba do tego muszkietu całego. Może ja tego wcześniej nie pozbierałem. Idziemy do muzeum. Nie wiem, wczoraj nie nagrałem odcinka. Dzisiaj z tym gardłem postaram się chociaż jeden nagrać i dać na YouTube, żeby coś się działo na tym moim kanale. Będzie chyba piąty odcinek, o ile dobrze pamiętam. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. No dobra, no jestem. No ja też. You can never have too many friends. Not in the Commonwealth. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Dobra, dostałem chyba 100 kapsli i jakieś ogniwo fuzyjne. Nie chcę, albo ja wiem, nie ma za co. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. Dołącz do Prestona Garveya w Sanktuarium.
Co trzeba zrobić? What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. Cause there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. Przeznaczenie? Nie wierzę w przeznaczenie. My destiny? What do you mean? You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. O, to ciekawa wiadomość. Gdzie jest Sean? Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. O, mamy z tą... Zaktualizowano nam mapę, klejnot wspólnoty. Potrzebuję czegoś więcej. Please, Mama Murphy, I'm working from nothing. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the sight. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Hold on. Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. No dobra, to wy się wyustalcie, co chcecie dalej robić. A ja sobie przeszukam teraz bandytów. Tylko najpierw muszę zobaczyć, ile mam... Wiem, że pancerz wspomagany dodaje trochę siły, znaczy udźwigu. Ekwipunek, tak, mam 256 na 310, czyli przekroczyłem już standardowo 6, bo pancerz mi dodał, tutaj widzę, 60 do udźwigu. No dobra. Weźmy wszystko, najwyżej później w warsztacie sobie poprzerabiamy, albo komuś sprzedamy, jak się uda. O, tego nie chcę, ten jest goły już. Ten kapsel, nabój, kastet. Skórzany na lewą rękę. No, weźmy to, zobaczę jak tam... Czy my mieliśmy na lewą rękę? Mieliśmy. No dobra, niech będzie. Wiecie, gdzieś tam jeszcze. Szpona przeszukałem. Gdzieś tu jeszcze mordowałem jakichś bandytów świeżych. O, klucz do magazynu Korwegi, napój. Nabój, nie napój, o matko, steampack. A to co to? Co to było za zabezpieczenie? O, fajne. Da się to nałożyć? Aha, nie mogę tego używać w pancerzu wspomaganym. No dobra, niech tak będzie. Tu jeszcze jakieś beznóżki leży. Maska gazowa z goglami, to dziękuję. Nabój do strzelby. O, szturmowa maska gazowa jest w porządku. Nie wiem, co tu jeszcze. Oni sobie niech idą tam do sanktuary powoli. Zanim sobie dojdą, to my sobie to wszystko przeszukamy. Nie wiem, chyba wszystkich już tych bandziorów przeszukałem. Mam nadzieję.
Nie chcę też tracić czasu na same przeszukiwanie. Zastanawiałem się nad tym bandyckim napierśnikiem takim metalowym, ale on jest dosyć ciężki z tego co pamiętam. Nie wiem czy ja potrzebnie to brałem. Mam teraz udźwig, najwyżej później będę to przerabiał sobie. Gdzieś tam w sanktuary, w którymś z warsztatów. Nie pamiętam czy to sprawdzałem, muszę wam powiedzieć. Ale chyba nie, bo widzę, że mam tu kask. Taśmę klejącą, z której zrobimy klej. Aluminiową puszkę. Wejdźmy jeszcze tam na górę. Tutaj miał, o ile dobrze pamiętam, były jakieś prochy. No, medex i wygrzew. Sobie zaskoczymy, bo pancerz nam zapewnia bezpieczeństwo. A w kościele nie pamiętam, czy byliśmy. Naprawdę, wybaczcie, to zajmie chwilę. Ja tutaj sprawdzę. Nie byliśmy, dobra. Koktajl Mołotowa. Wiatraczek. Tego sejfu nie otworzymy, bo jest za trudny. Co, przeciążyłem się? Wow. Nieźle. Co byśmy tu mogli wyrzucić? Może to... Te skórzane, one są w porządku. Szturmowa. Szturmowa maska zostanie, strój tułacza. Chciałbym, żeby to wszystko zostało. Bym sobie gdzieś to schował później. Kask budowlany. A w uzbrojeniu? Jeden z tych karabinów też wyrzucę. Co one dają w ogóle? Co z tego można pozyskać? Nie pamiętam. Pewnie jakąś stal tylko. Dobra, zobaczymy. Jak będzie za dużo znowu obciążenia, to wywalę te automatyczne pistolety. Są niecelne, słabo biją. Także nie warto je chyba ich nosić. Czy je nosić. O! Skórzany. A. To na co nam brakuje? Na lewą nogę, rozumiem. Dobra. Jeszcze sobie zobaczymy. Tu jest, o ile pamiętam, jak grałem trochę wcześniej. To tutaj w tym budyneczku coś jeszcze można było znaleźć, ale nie jestem pewien. Tu jakiś dziki pies. Ej, no halo. A jednak. Karabin snajperski. No i znowu za dużo dźwigasz, kurczę. Kapsle. No jakiś safe tam jest, dobra. Uzbrojenie, wyrzucamy te pistolety automatyczne. Gdzie one są? O te. Co tu jeszcze jest? Nic. Dobra, zobaczmy ten karabin. Snajperski, o ten. Przypiszmy go pod szóstkę na razie. 12 nabojów do niego, tak? No, ciekawa sprawa. Tutaj altem jeszcze można wstrzymać oddech, ale uciekają punkty akcji. Co, trafiłem tego psa? Chyba tak. Dobra. To idziemy się tam rozejrzeć jeszcze, piesku.
Co? Mentaty, odlot. Tutaj co mamy jeszcze? Pudełko ze spinkami. Nie wiem, czy ja chcę to brać. Bo jak cały czas jestem przeciążony, to bez sensu. A tu jeszcze mogą być jakieś fanty. Co to jest? Rad skorpion. Mięso sobie weźmiemy. Mięso kundla i ugotu... Aha, w pancerzu nie mogę oczywiście. Właśnie chciałem coś zrobić. Gdzie jest ta szturmowa maska gazowa? Maska gazowa z goglami. Powyrzucam to. Zobaczcie teraz. Ej, odłóż. Nieźle, nie? Dobra, spróbujmy ugotować to mięso kundla i to drugie. Z rad skorpiona, jeśli się da, kotlet z psa. Pięknie. Zobaczcie, ile dodaje. 150. Odporność na energię czasową. Zyszy po na śmierci też nieźle. A napoje. Nic na razie, dobra. No to cóż, o, tam jest jeszcze szturmowa maska. Włazimy do tego pancerza. Będziemy powoli szli za Prestonem tam i jego grupą do Sanctuary, nie? Spinka taśma klejąca, pięknie. Od ciebie bym wziął tą maskę. Steampack. No i dobra. Jak tam się nasza... O, 306 na 310, nie jest źle. I tu jeszcze tu jeszcze jakieś dwoje ludzi martwych leży. Osadnik, 40 kapsli. Melon może się przydać. A, nie biorę tego. Kapsle, nabój oczywiście. Smołówka, nie wiem co to jest. Tu nic nie ma. No dobra, to co, będziemy szli za... A nie, jeszcze jeden. Albo nawet dwa budynki chyba są tu do przeszukania. W tym... tu w Concordzie. A, ciężko mi się mówi, wybaczcie. O, tu jest... Będzie Nuke Cola. Niestety. Mam przytułek. Dobra, to włazimy do tego przytułku. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Na razie nic nie widać. Tam było pusto. No to co, schodkami, nie? To biurko chyba było puste. Idziemy wyżej w takim razie. Tam jest są jakieś zwłoki, jakaś ta przenośna lodóweczka. Może tam się rozejrzymy bardziej dokładniej. Lampa bez abażuru. Biurko. Safe. Proszę. A znowu byłbym przegapił. A tego pistoletu nie chcę. Odpalona książka. Spróbujemy się jakoś tam dostać. Co tu jest? Naboje. Naboje, koktajl.
Kurde, znowu za dużo dźwigasz. Jak ja się tak szybko przeciążyłem tutaj? Myślałem, że w pancerzu to już nie wiadomo ile można targać. Dobra, wywalam te ochraniacze. Sześć i siedem. Co to w ogóle jest? Odporność 5. Chciałbym zobaczyć w ogóle, co to jest, moi drodzy. Jeszcze zobaczę. A, w śmieciach bym zobaczył, co mamy. Właśnie, może tu. Kanister z benzyną, karton papierosów, kubek. Coś ciężkiego mamy takiego mocno. Sowka pluskwy. Ciekawe, do czego ona służy. Co w niej jest? A czekajcie, przecież to widać. Kwas. Dobra, niech na razie tak zostanie. Wyjdźmy sobie tędy w takim razie. No co tak? O. Jeszcze jedno miejsce, o ile dobrze pamiętam, tutaj było. Ale dobra, może zrobimy to. Chociaż, jak już tu jesteśmy, to byśmy nie wracali tak często do tego Concord całego. Byśmy, to bym już przejrzał sobie tutaj wszystko, nie? Byśmy mieli spokój. Kurde, pół rdzenia już zużyłem. Fuzyjnego. Chyba tutaj, nie? Ta meta w Concordzie, dobra. Zobaczymy, co tutaj w tej mecie będzie tym razem. Jakieś butelki po piwie. A tu nic. Ale mamy safe. Oj, spinaczka złamana. Niestety, spinaczka złamana. Niby średni jacyś. Kurczę, no. No, najlepiej było wcale nie ruszać, nie? Kapsle, mina. Steampack. O, nawet zdobywam czwarty poziom. Pięknie. Ciekawe, co tutaj teraz. Muszę mieć poziom 7 i percepcję 4. Świetnie. A tu poziom 13. Żeby znawcę z pluw podnieść. Ten rewolwerowiec też chyba nie jest zły na początek, bo pistolety nieautomatyczne zadają 20% więcej obrażeń. Tu gdzieś były też karabiny. Karabiny nieautomatyczne zadają 20% obrażeń. Wezmę tego rewolwerowca. I teraz, jak zobaczymy, nie wiem czy pamiętacie, uzbrojenie. Pistolet miał 18, nie? Teraz ma 21. Także trochę zboostowało, nie? 20%. Nie jest źle. No okej. Wejdziemy jeszcze na górę. Zejście na górę, nie? Na dół. Dziwne miejsce. Medex, taśma klejąca. Oczywiście się przyda. Spinka, taśma klejąca. Bezpiecznik. Bierzemy. W bezpieczniku nie pamiętam, co jest, ale chyba jest ceramika i coś ja i mieć, ale nie jestem pewien. Jeszcze możemy wejść na górę. Tutaj. O, ludzie. Stout Gwinnett. Weźmy może.
A tutaj ten wypas jakiś. Kurde, ale Ćpun się wyłożył z manekinem na łóżeczku. Niesamowite, co? O tu? Klatko, kawałek szkieletu został i kolesie, proszę, jeden z maczetą, drugi z maczetą i z przepychaczem. Dobra, kiedy indziej wrócę po te maczety. O, podróżniczek, to też są jakieś prochy, moi drodzy. O ile dobrze, tam gdzieś przeczytałem w jakichś tych tipsach, przy ekranach ładowania. Tu jeszcze są jakieś drzwi do otwarcia. Kurde, bardzo dziwne miejsce ta meta w Concordzie. Naboje 10 mm. O, wygodny, ciężki 10 mm pistolet. A to? Nie, czyście znowu się przeciążyłem, nie? Lub muszę coś wyrzucać, ja pierniczę. Krótka dwururka, ile to waży? 9. Dobra, wyrzucimy z dwie dwururki. Coś jest? Wędka? No weźmy, zobaczymy. A jeszcze chciałem zacząć ten pistolet, moi drodzy. Wygodny. A, ma celność 65. Ten mamy zaznaczony. Obrażenia jeden więcej, celność ma większą, trochę cięższy jest. I wartość ma wyższą. No dobra, to weźmy tego w takim razie. Weźmy go pod dwójkę. No, tak niczym się nie różni z zewnątrz. Makaron z serem, to dziękuję. No dobra, no chyba co? Chyba skończymy już tutaj penetrowanie tego miejsca. Bo szkoda czasu. I co, moi drodzy? Wyjdziemy na zewnątrz. Ja się z wami pożegnam, bo naprawdę uwierzcie mi, że już ledwo gadam. Boli mnie gardło. Ale chciałem, żeby się jakiś odcinek pojawił na tubie, żeby była jakaś ciągłość. A poza tym miałem też ochotę zagrać sobie w Fallout 4. Także, moi drodzy, wybaczcie za tą barwę mojego głosu, ale tak się czasami zdarza. I cóż, dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.